Wstęp już był. Dobra, tak więc witam was serdecznie w tej oto nowej grze na kanale, której jeszcze u mnie nie było. Mianowicie będzie to horror o nazwie Outlast. I na samym początku chciałem stwierdzić, że mimo iż nie było żadnego horroru na kanale, to teraz ten moment nastąpił. I zaczniemy sobie nową grę na poziomie koszmarnym, gdyż ja już grałem wcześniej w tę grę i mniej więcej wiem, co się tam robi, a co nie. Więc, żeby nie było spoilerów, nie będę wam nic mówił. Możecie sobie sami w to przejść. Ja już przechodziłem na poziomie trudnym i było bardzo fajnie. Więc może bez zbędnego pitolenia zaczniemy ten poziom koszmarny. A teraz uwaga, bo w tym momencie będzie głos lektora. Outlast zawiera sceny przemocy, treści erotyczne oraz wulgaryzmy. Baw się dobrze. Wciela się w postać Milesa Upshora, dziennikarza śledczego, którego ambicją jest osobista podróż do piekła na ziemi, będąc zawsze skłonnym do podejmowania ryzyka, jakie wynika z badania spraw, za które żaden inny reporter nie odważyłby się zabrać. Odkryjesz mroczny sekret w sercu zakładu psychiatrycznego Mount Massive. Dostępuj życie jak najdłużej i nagraj wszystko. Nie jesteś typem wojownika. Jeśli chcesz odkryć już marne koszmary czające się w Mount Massive, musisz uciekać, ukrywać się lub zginąć. Prosta fabuła, tak więc spróbujemy ją przeżyć na własnej skórze. Ja się ładuję. A może postaram kamerę skierować się bardziej na moją twarz, jak mówię do mikrofonu, bo... Dobra. Może na razie skupimy się na samej fabule, czyli na tych dialogach, co się dają wam na dole. Mianowicie idziemy sobie z jakimś gościem, który gada do nas z radia, który widzimy właśnie tutaj, którą dalej widzimy. No i widzimy Mount Massive Asylum. Dziwna nazwa. No ale dobra, my tutaj przyszliśmy po to, żeby przeżyć jakiś horror, jakąś fajną rozgrywkę, żeby tutaj była. W psychiatryku oczywiście. No dobra, stajemy przed główną bramą. Zabieramy kluczyki i bierzemy, co tam mamy. Mamy kamerę, baterię i jakiś notatnik. Może nie mylę tego całego, ale ogólnie z tego co wiem, mnie i będą wziął bawone, mogą mnie śledzić, coś tam. Ogólnie ja już się dowiedziałem, co to jest. To są po prostu takie notatki, które po prostu zbieramy w poszczególnych etapach gry, tak? I będziemy po prostu je sobie tak zbierać. Tutaj mamy oczywiście kamerę, mamy panel kamery. Możemy sobie to przybliżać, oddalać. Oczywiście, no samo działanie przedyskutujemy później. Na razie musi wyjść z tego samochodu. Wiecie? Dobra, włączymy sobie tryb mocny na komputerze, bo tam mogę sobie zmienić tryb wentylacji, w sensie czy będzie chodził komputer sprawnie, czy będzie chodził wolno. Dobra, czyli po prostu tutaj brama się zamknęła, nie możemy już stąd wyjść. Więc najlepiej będzie, jak sobie pójdziemy. Może tutaj. Pójdziemy sobie na razie tutaj. Do tego schronu. Oczywiście nic ciekawego nie mamy. Możemy się schylać kontrolem. Kamerę wyciągamy prawie wszystkie myszy. Przybliżamy i oddalamy sobie. Dobra. F. Włączamy sobie tryb nocny. I oczywiście, jak włączamy tryb nocny, to niestety nam się marnuje bateria, którą widzicie w prawym górnym rogu. Więc może nie będę jej marnował. Aby szybko otworzyć drzwi, gdzieś nie wie przycisk myszy, ale powoli otworzyć drzwi, przytrzymajmy przycisk myszy. Dobra, czyli po prostu musimy, jeżeli chcemy za szybko otworzyć drzwi, to tak robimy, a jeżeli, no a nie zamkniemy tej drzwi jednak. No i tak jak mówię, prawie przycisk myszy to jest włączenie kamery, więc okej, okay, mamy tutaj jakieś okna, tam tu jest jakiś psychiatryk, czy nie wiem, jakiś budynek, ale więc przytrzymaj szybko. O! Może coś ciekawego, w tym notatniku pojawi się wpis. Naciśnij N, aby go przeczytać. OK. Czyli po prostu tutaj mamy jakieś krzaczki, drzewa. Nic ogólnie ciekawego. Nic ogólnie nie ma ciekawego, tak? Wpisy są zwane notatnika tylko wtedy, gdy korzystasz z kamery. OK. Więc teraz wejdziemy. Zakład na chorych psychicznie. Mount Massive.
No dobra, ja może nie będę tego czytał, bo będę niepotrzebnie przedłużał rozgrywkę. Ale wy ewentualnie możecie sobie to przesiedzieć później, albo ja ewentualnie prześledzę, jak zbędę na notatki i okaże się, że ten film, który nagrywam, będzie trwał krótko. No to może wtedy ewentualnie będę to czytał. No dobra, na razie idziemy sobie tutaj. I oczywiście zamknięte są drzwi. Można się było tego spodziewać. Więc może pójdziemy sobie na lewo. Bo tutaj coś jest ciekawego. Tutaj jest jakaś lampa. Okej. Okay. A tutaj oczywiście mamy dziurę w siatce. Także nie w siatce, tylko w jakiejś bramie, która na pewno specjalnie była zrobiona dla nas. Na pewno. Dobra, gdzie możemy iść? Tutaj sobie sprawdzimy, czy możemy otworzyć te drzwi. Jednak nie, okej. Okay. To sobie pójdziemy może na rusztowanie. Gdy mają złączone, możesz przybliżać i oddać obraz za pomocą myszka w górę, myszka w dół, oczywiście. Czyli mówiąc w skrócie scroll, tak? Musimy po prostu scrollować w dół albo w górę, żeby przybliżać i oddać kamerę. Brawo Damian, ale ty jesteś mądry. Naprawdę, narzędzi ci po prostu takie brawo, że nie wiem co, ale dobra. Już bez żadnego gadania może przeskoczymy tą dziurę. I idziemy sobie oczywiście na górę. Bo to jest nasz cel. Tej gry oczywiście. Będziemy sobie po tych deskach. I jak coś to nawet. To jest dla mnie ułatwienie, bo jak sobie mogliście zauważyć na początku, w górnym rogu tej kamery mamy czas. I na razie na 2 minuty. Ogólnie no fajnie jest to zrobione, że można. Okej, teraz musimy włączyć tym tonzny. Fajnie jest, że można osiągnąć swój czas gry. Pod względem tutaj przechodzenia tych różnych etapów. Dobra, tym razem wyczerpuję baterię. Nie zużyłem jeszcze niestety, kurczę. Dobra, co my tu mamy? Ktoś krzyczał, okej. Mamy jakieś okna. Ja ogólnie będę robił tak, że będę nagrywał te odcinki w jakieś 10 minut, żebyście mogli mniej więcej zobaczyć o co grze chodzi i jakie są po prostu etapy poszczególne. Przez szczelinę. Cały czas idź do przodu, okej. Przechodzimy sobie przez te szafy, czy co to było. Chodzimy tutaj. Tutaj nic nie ma ciekawego, mamy tylko jakiś notes. Kolejny jakiś dokument, okej. Dobra, to później sobie zobaczymy. Ogólnie jak jesteśmy etap, to mamy tutaj poszczególne zadanie, które musimy wykonać. Czyli sprawić zakład psychiatryczny Mount Massive. Mamy notatki, a tutaj mamy dokumenty, tak? Tutaj jest jakiś kolejny. To właśnie było to, co zebraliśmy. No tak. Może na razie nie będziemy marnować baterii, tylko pójdziemy sobie może. Okej. Okay. Tutaj ktoś zamknął drzwi przed nami. I nie możemy ich otworzyć, okej. Okay. Może sobie zamkniemy te drzwi tutaj. Sprawdzimy, że tutaj nic nie ma ciekawego. Chyba nie. Pójdziemy sobie lepiej do szybu wentylacyjnego. Jakieś pajęczyny. What the fuck? Ktoś tutaj jest?